Witam państwa serdecznie. To są gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Ja się nazywam Piotr Barełkowski, a dziś ze mną w studio Piotr Apel, Kukiz 15 oraz Maciej Maciejowski, Konfederacja. Dzień dobry. Rozmawiamy dziś, drodzy państwo, o współczesnym polskim patriotyzmie. Czy współcześni Polacy to patrioci? No to jest właśnie kluczowe pytanie. Czy może patrioci wystarczający jak na czasy, w których żyjemy? Czy w okresie III Rzeczpospolitej, drodzy panowie, odpowiednio dbano o politykę historyczną i budowę postaw patriotycznych? Jak oceniacie ten miniony okres przed Prawem i Sprawiedliwością, które z kolei to Prawo i Sprawiedliwość posądza się o to, że zbytnio afirmują te kwestie patriotyczne? Co było wtedy dobrego? Znaczy przede wszystkim można patrzeć na efekty. Jeżeli myślę, że się panowie zgodzą, że to przed Prawem i Sprawiedliwością popularnością cieszyły się koszulki patriotyczne, to przed Prawem i Sprawiedliwością te zaangażowanie młodych ludzi w obchody, w pamięci, w grupy rekonstrukcyjne było naprawdę ten szczyt, był pik zaangażowania młodych ludzi. Teraz to trochę siada, mówiąc kolokwialnie. Teraz rzeczywiście okazuje się, że jest pewien odwrót. I wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia władzy i rządu, znaczy, że to jest kwestia pewnej mody i potrzeby. To znaczy, jak przy każdej tego typu zjawisku jest pewna sinusoida, jest pewien deficyt, nie mówi się o tym w szkole, zaczyna, jest odbicie w górę, jest tego dużo, jest przesyt, nagle okazuje się, że każdy chodzi w koszulce. Młodzież uwielbia być w kontrze, no jeżeli coś jest oficjalne, i to jest to. Natomiast to jej nie odpowiada. Natomiast rolą państwa nie jest tylko i wyłącznie takie zaangażowanie w te takie uzewnętrznianie patriotyzmu, ale przede wszystkim budowanie miłości do kraju. Takiej miłości opartej nie na noszeniu koszulka, tylko miłości opartej na patriotyzmie gospodarczym, na zaangażowaniu w życie społeczne, na zaangażowaniu w sąsiedztwo. Ale czy mówiąc o tej sinusoidzie, pan pochwala to, co rząd Platformy Obywatelskiej w tej materii wdraża? Nie, znaczy chcę powiedzieć, że ani Platforma, ani PiS nie zepsuła tego i nie miała na to wpływu, po prostu. Ja tutaj muszę się zgodzić z panem posłem, że generalnie zaangażowanie rządów takiego czy innego, tak, ten rząd Prawa i Sprawiedliwości jest na pewno bardziej patriotyczny niż rząd Platformy Obywatelskiej, ale zaangażowanie rządu generalnie szkodzi, bo rzeczywiście jest tak, że to młodzież zaczęła czcić pamięć żołnierzy wyklętych, to społeczeństwa obywatelskie, różne środowiska, oczywiście, że część tych środowisk, no bo pierwsza była Fundacja Pamiętamy, związana z Ligą Republikańską i obecnymi politykami koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o pamięć żołnierzy wyklętych, ale przecież no Marsz Niepodległości, tak, olbrzymia mobilizacja, oddolne inicjatywy. Tak, ale i tak i nie. Nie można zarzucić rządowi Platformy Obywatelskiej, no i prezydentowi Komorowskiemu braku aktywności. A to prawda. Zobaczmy wideo, jak to wtedy z łezką wokół wyglądało, drodzy państwo. Na wesoło było też po południu przed Pałacem Prezydenckim. Bronisław Komorowski z małżonką jako patroni akcji Orzeł Morze, mającej zachęcać Polaków do wesołego i optymistycznego świętowania tego dnia, odsłonili gigantycznego orła zrobionego z czekolady. Tyle, że nie wszystkim pomysł tej akcji radiowej Trójki Gazety Wyborczej przypadł do gustu. Wesele sobie zrobić chcą pod pałacem. Niewielka grupa przeciwników protestowała przed Pałacem Prezydenckim przeciwko takiej formie świętowania. Nie podobał im się orzeł z czekolady. Politycy PiS-u wspominają o profanacji narodowych symboli. Na te argumenty zwolennicy akcji odpowiadają krótko. O żadnej profanacji nie ma mowy. Dziecięce poczucie słodyczy niepodległości. To chyba orzeł z czekolady małemu Polakowi, małej Polsce, będzie się najbardziej kojarzył ze słodyczą własnego państwa. Komorowski tych zarzutów nie komentuje. I chyba trochę przesłodzili, prawda? I wywołali tą kontrofensywę patriotyzmu, byśmy powiedzieli, młodzieży, którą dziś jeszcze widać. To prawda, bo to jest tak, że no tutaj mamy do czynienia z ewidentną profanacją. Nie wiem, w tym materiale profesor Nałęcz chyba się przejęzyczył, powiedział mała Polska, a nie mała Polka. Nie wiem, czy to freudowskie, ale zdecydowanie obecnemu rządowi wychodzi to lepiej, przynajmniej bez takich karykaturalnych form właśnie, jak to miało miejsce za czas
sukcesów Platformy. Natomiast to dalej nie zmienia to faktu, że wszelka oficjalność, tak, nadanie takiej rangi państwowej zabija tą spontaniczność i może działać wręcz przeciwnie. Ale jak to? No, to znaczy, że powinniśmy, czy czynniki rządowe, polski rząd, prezydent powinni abstrahować od takiego oficjalnego namaszczenia tych wszystkich patriotycznych wartości. Ale... No bo co panowie proponują? Nie, ja proponuję zachować umiar i rozsądek, a przede wszystkim tam, gdzie ludzie są w stanie sami zorganizować jakieś obchody i jakieś inicjatywy powstają oddolnie, to je wspierać, a nie wypierać przez inicjatywy państwowe. Bo to też spowoduje, że jeżeli zdławimy pewną oddolność obywatelską, to wtedy kolejny rząd, który może już nie być tak patriotycznie nastawiony, też będzie miał łatwiej, żeby znowu orła z czekolady i coś, czego nie ma, czyli nowoczesny patriotyzm lansować. Ale czy takie państwa jak Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej czy Izrael, to one przesadzają? No bo przecież wciskają przez publiczne instytucje, gdzie mogą te mocne przekazy patriotyczne. Przez publiczne instytucje. A jak się dzieje w Polsce? U nas się dzieje to odgórnie, topornie i byle jak. Ale to jest ten problem. Też przecież państwo tym nie do końca, bo tam budowanie patriotyzmu odbywa się przez popkulturę, przez instytucje, właśnie przez wiele instytucji, przez różne fundacje i tak dalej. I u nas też to były takie takie początki i ważne elementy, które działają. Muzeum Powstania Warszawskiego. Doskonałe miejsce, które w mojej opinii zapoczątkowało, no nie wiem czy moda to jest dobre określenie, ale to zwrócenie młodych ludzi w stronę historii. To co robił Wołoszański swojego czasu. Ja pamiętam z dzieciństwa oglądałem Sensację XX wieku z zapartym tchem i to też był bardzo ważny element budowania naszego patriotyzmu. Takiego, ale jest... Już abstrahując od tego, za co on później był osądzany, ale to co on robił w latach 90. dla mojego pokolenia jest jakby takim milowym kamieniem w stosunku do budowania zainteresowania historią. Ale jest i drugi biegun tej sprawy. Przez chwilę bardzo proszę posłuchajmy. No bo jednak w ostatnich latach udało się też ten oddolny taki ruch nihilistyczny, który reprezentuje pani Peszek śpiewająca Sorry Polsko. Ale czy on jest oddolny? Wcześniej śpiewa, że płaci abonament, płaci podatki, chodzi na wybory, więc są pewne elementy patriotyczne, które tutaj uznaję za ważne. Właśnie to nie są patriotyczne. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że nie uważam tego za elementy patriotyczne. Znaczy takie zjawisko jak właśnie pani Maria Peszek, to jest skutek lansowania w trzeciej RP mody na tak zwany nowoczesny patriotyzm, czyli coś, czego nie ma. Czy jak słyszę nowoczesny patriotyzm, to przypomina mi się ten dowcip z czasów PRL-u, czym się różni demokracja od demokracji ludowej, tym czym krzesło od krzesła elektrycznego, tak? Lewica zawsze dodaje do słowa jakiś przymiotnik, który zmienia jego sens. No bo pozytywizm, gdzie myśli się o nowoczesnym patriotyzmie dziś i pisze w takich mediach jak Gazeta Wyborcza, no to mówi się o tym, że chodzi także o podniesienie polskiego przemysłu. Ale pozytywizm to przecież XIX wiek, no i gdzie tu nowoczesność? Natomiast ja tutaj nie do końca właśnie zgodzę się z panem posłem, że płacenie podatków, czy to jest patriotyzm? Nie, to jest elementarna uczciwość. Sprzątanie kupy po swoim psie to jest wychowanie, które powinniśmy wynieść z własnego domu. To jest jakiś element po prostu takiej kultury osobistej. Szeroko pojętej. Patriotyzm to zawsze był w naszej tradycji jednak coś większego, coś szerszego. I to prowokuje właśnie artystów do, przynajmniej część tych lewicowych artystów, właśnie do takich działań, żeby pokazać, okej, to ja sprzątam po swoim piesku, płacę podatki i już niech ta Polska niczego ode mnie nie wymaga i niech się odczepi. No nie, to oczywiście, że tak nie powinno być, nie tak się, to jest złe działanie. Natomiast ja tylko pozwolisz taką małą złośliwość,
bo twój lider mówi o opłaceniu podatków, że to jest coś zgoła innego niż uczciwość, tylko frajerstwo. więc tylko jeżeli podatki uwagę. Są nieuczciwe, to w dużej mierze może mieć rację. No, wśród liderów natomiast... też są zdania podzielone. Ja myślę, że gdyby zapytać przywódców na przykład Ruchu Narodowego, którzy też są jedną z frakcji, no to oni powiedzą, że no nawet jak państwo nakłada wysokie podatki, no to jest jednak obowiązek. Ale... chociaż te podatki na pewno są za wysokie. Ale wracając do patriotyzmu, rzeczywiście są różne elementy, które tworzą to pojęcie patriotyzmu. Bo ja też nie uważam, że by być patriotą wystarczy nosić koszulkę Polski Walczącej czy Żołnierzy Wyklętych. To jest absolutnie za mało. No, trzeba być zaangażowanym przede wszystkim w dobro swojej społeczności. Na poziomie lokalnym, na poziomie ogólnym. I takie elementy, jak jeszcze niedawno było to sprzątanie kupy, o którym mówiłeś, kiedy to nie było powszechnej wiedzy, że to się powinno robić, to były pewne elementy budowania dobrego społeczeństwa, czyli społeczeństwa z wartościami. Teraz poszerzajmy to, na przykład przenieśmy to na marnowanie żywności, na dbanie o osoby starsze w otoczeniu, na dbanie o osoby chore, to też jest element budowania społecznego. Być jak Zośka i Rudy. Dla mnie, gdy słyszę patriotyzm, to w pierwszej kolejności błyszczy takie pytanie. Czy nasza młodzież, ta tu i teraz, poddana takiej, a nie innej propagandzie, można też chyba tak powiedzieć, zda egzamin, jak powstańcy warszawscy. To jest dla mnie kluczowe pytanie, jeśli dziś pytam o to, czy dobrze realizujemy tą misję szerzenia patriotyzmu. Ale w moim przekonaniu tak, ale jeżeli Piotrze pozwolisz, oni pracowali pozytywnie, natomiast wydaje mi się, Piotrze, że trochę dokonujesz pewnej takiej ekwilibrystycznej sztuki, bo próbujesz połączyć jakby dwa poziomy. Ja się częściowo zgadzam, mówię też o tym, że trzeba sprzątać, że trzeba płacić podatki, ale wydaje mi się, że patriotyzm dla mnie to jest jednak bardziej na tym poziomie krwi, natomiast ty próbujesz jakby pogodzić w takim bardzo szerokim pojęciu patriotyzmu poziom krwi z, za przeproszeniem, poziomem kupy, tak, którą sprzątamy, w sensie, że to jest dwa skrzydła tego samego zjawiska. No, ale na razie dzięki Bogu nie mamy wojny i mamy inne przestrzenie, na których musimy pójście na wybory, zagłosowanie na osobę, czy na ugrupowanie, które jest ugrupowaniem propolskim. To jest obowiązek obywatelski. Zadbanie o to, żeby dana społeczność, tak jak mówię, lokalna społeczność też była zaangażowana w sprawy, zainteresowanie się tymi, to wszystko jest tu i teraz. Ale to są obowiązki. A ja mam sobie tworzenie w głowie, że jak będzie wojna, to oddam krew, więc jestem patriotą. To jest naprawdę... Nie sprowadzajmy ad absurdum. Biorąc stronę pana Piotra Pela, ja tylko opowiem krótką dykteryjkę z mojego liceum. Nosiliśmy wszyscy orzełki z koroną. To były lata 80. Wtedy, no wiadomo, był to pewien gest odwagi. Ale nosiliśmy te orzełki i no także na lekcjach jakoś je eksponowaliśmy. Mieliśmy nauczyciela, który siedział w więzieniu, naszego nauczyciela od fizyki. I ja nie byłem dobry z fizyki, bardzo słabo odpowiadałem. I on mówi do mnie tak, widzisz, Piotrze, orzełek zobowiązuje. I to było dla mnie takie pokazanie troszeczkę tego, co mówi pan Piotr, że ten patriotyzm, ta gotowość do czynu, to musi być coś więcej. I tu musi być. To trochę co mówi i w tym to sensie prawda, nie zgadzam się, ale nie zamykajmy tego tylko w tym, bo ja nie przeczę, ale, broń Boże, że tak, że patriotyzm to nie może być tylko taka gotowość, że a jak wybuchnie wojna, to wtedy będę patriotą. Oczywiście, że patriotą trzeba być tu i teraz, ale jest bardzo niebezpieczne i idące jakby w tym nurcie tego marksizmu kulturowego, o którym dużo się ostatnio mówi, takie właśnie spłycanie, że tak to już wystarczy. Po elekcji. No chciałabym nakarmić wszystkie psy świata, no i przeciwdziałać efektowi cieplarnianemu. Tego się obawiam. To pan w te słowa, zdaje się, atakuje pana Piotra. Znaczy, to można oczywiście, ale tylko warto jeszcze zachować jakąś tutaj prawdę w tym. Znaczy, to jak my będziemy reagować w momencie kryzysu wojny, tego nie wiemy. I to czytając lektury wielu wspomnień, wojny i tak dalej, wiemy, że nie wiemy, jak się zachowamy. Nie wiemy, co będzie, na co możemy teraz być przekonani, że zachowamy się w porządku. Może być różnie. Natomiast to, jak zachowujemy się teraz, możemy ocenić czy budować. Współcześni Polacy to patrioci? I po co nam w ogóle patriotyzm? Za chwileczkę dalszy ciąg naszego programu. O to zapytamy.
Witamy ponownie w gorących pytaniach telewizji w Polsce.pl. Piotr Barałkowski ze mną w studio. Drodzy państwo, Maciej Maciejowski, Konfederacja oraz Piotr Apel, Kukiz 15. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy Polacy to patrioci, czy współcześni Polacy to patrioci. O to dziś pytamy i zacznę może tą część takim pytaniem. Po co nam patriotyczna młodzież? Po co w ogóle nam taka patriotyczna młodzież? Pytanie może i głupie, ale chyba nie do końca. A czy oprócz tych wszystkich rzeczy, które każdy jednym tchem może powiedzieć, to ja tutaj zaznaczę na może na drugim, trzecim pozycji ważności, ale z pewnością istotny element, po to, żebyśmy mieli z czego żyć na emeryturze, po to, żebyśmy mieli z czego utrzymać państwo, budować naszą siłę. Czyli pan znowu chce tych patriotów zaprząc do jakiejś pracy pożytecznej, a nie dać im broń i kazać uczyć się strzelać. Znaczy, ale to jedno nie wyklucza drugie, to po pierwsze, a po drugie, naprawdę myślę, że sama taka wiara w to, że patriotyzm będzie nam potrzebny tylko w przypadku wojny, jest zła, bo patriotyzm i to, co dbanie o społeczność, o naszą społeczność, o polską i też o lokalną społeczność, bo to też patriotyzm lokalny jest bardzo istotny w budowaniu państwa, to jest budowanie silnej pozycji Polski, po to, żeby tej wojny nie było. I tutaj ja bym chciał, żeby patriotyczne siły zaangażowały się w budowanie polskiej siły gospodarczej, zaangażowały się w to, żeby z Polski nie były wyprowadzane pieniądze przez supermarkety, przez Ubera, przez inne organizacje, które miliardami wyprowadzają pieniądze z Polski. Ale to się jak najbardziej dzieje. No nie dzieje się niestety, Prawo i Sprawiedliwość tego nie robi. A nie, bo myślałem, że mówisz o siłach patriotycznych w sensie obywatelskich. A to tak, jeżeli chodzi o rząd, to się rządy, zgadzam. I tutaj, tak. Tutaj jest bardzo ważny element, tak, tylko że siła obywatelska może wymóc na rządzie tego typu działania. No na razie tego nie robi. Na razie mamy sytuację, w której duże sieci zarabiają, na przykład na braku handlu, zakazie handlu w niedzielę zarabiają. Jedna z sieci z takim zielonym logiem, która dostała specjalne traktowanie przez państwo. Zresztą ustawa od 2 lat leży w zamrażarce. Po tym, chyba żółte logo. Żółte logo, ale zielony. W zielonym tle, małe skoczące zwierzątko. To inna sieć. To jest ta, co masowo zamieniła się w placówki pocztowe. To, tak, tak. Ale nowelizacja tej ustawy, która... nie wiem, która. Ta sieć, która mogła ulec tej ustawie, była przygotowana ustawa, nowelizacja po to, żeby to zrobić. Po tym, jak zainwestowała w partię rządzącą i w okolice partii rządzącej, w eventy, w podpisanie porozumienia z jedną ze szkół, no nagle się okazało, że nowelizacja jest zamrożona. I to jest trochę tu Jedno zdanie. I teraz patriotyzm również polega na tym, żeby na rządzących pilnować naszych portfeli. Prawda. I patriotyzm to jest wymuszanie na rządzących poprzez kartę do głosowania, poprzez sprzeciw, poprzez Facebook nawet, czy internet, wymuszanie na rządzących rozwiązań dobrych dla polskiej gospodarki. I znowu zgodzę się z przedmówcą, ale też nie do końca. To znaczy oczywiście tak, natomiast ja będę wracał do tego, żeby oddzielić pewne minimum takie absolutne od czegoś więcej. Czy patriotyzm jednak jest czymś bardziej wzniosłym i czymś szerszym? Bo tak, mamy takie obowiązki obywatelskie, które wypełniamy. To jest właśnie płacenie podatków czy głosowanie. Ja to traktuję jako obowiązek obywatelski. To jest część patriotyzmu, ale to nie jest to, że płacę podatki i to, że chodzę na wybory. To w moim przekonaniu nie wystarcza do tego, żeby nazywać się patriotą. Natomiast to, o czym Piotrze też mówiłeś właśnie, jakieś angażowanie się w sprawy lokalne, to nawet, że młodzież, nie wiem, idzie i bierze udział w sprzątaniu świata, sprząta jakiś kawałek lasu. To, że angażuje się, nie wiem, przychodzi na jakieś spotkanie nawet przedwyborcze, przepytać polityków. Na spotkaniach Kukiz 15 czy Konfederacji widzimy tak masę młodych ludzi, którzy przychodzą. Oni są rzeczywiście patriotami, bo oni są zaangażowani. Interesuje ich, co się dzieje w Polsce. I jeszcze jedna ostatnia rzecz, która się jeszcze nie pojawiła, a o której muszę powiedzieć. Wojska Obrony Terytorialnej. Na przykład działacze skutecznych służą, ponieważ to jest stowarzyszenie, więc mogą w Wojskach Obrony Terytorialnej i ich uważam za taki naprawdę wzór patrioty. Zaraz o tym porozmawiamy, ale żeby troszeczkę odejść od tego gorącego sporu, przez moment, przez minutę posłuchajmy prawdziwego mentora w tej materii, czyli generała Gryfa. Szanowni Państwo, jestem tutaj
przed kamerą i chciałem przywitać się z moją publicznością, która będzie ten reportaż oglądała i słuchała naszego głosu. Więc tutaj chciałem opisać w moich słowach, co jest patriotyzm. Patriotyzm jest to, że się kocha ojczyznę, jeżeli się jest patriotą, ceni się ją, bardzo ceni, walczy się za jej wolność, jeżeli potrzeba nawet więcej, to trzeba oddać życie na ołtarzu ojczyzny, jeżeli to jest wymagające. To jest to największe, co człowiek posiada. Ja uważam również, że po okresie niepokoju, walk czy innych rozruchów politycznych, jak się przechodzi do normalnego życia, to wtedy ojczyzna wymaga tego i to się daje ojczyźnie, pracę, poświęcenie, miłość i nadzieja taka, że nasz kraj będzie w lepszych warunkach gospodarczych, ekonomicznych i wtedy można powiedzieć, coś dobrego zrobiłem dla mojej ojczyzny. Słyszeliśmy głos generała Gryfa, bohatera Powstania Warszawskiego, nieżyjącego od niedawna, świętej pamięci, ale on chyba bardzo dobrze podsumował to, co my tutaj przez ostatnie minuty czy kwadranse próbujemy. Tylko nam to zajęło 20-30 minut, jemu minutę i to jest ta różnica między nami. To myślę, że nie będziemy próbować nawet się porównywać. Ja się podzielę takim wspomnieniem, bo miałem zaszczyt poznać generała Gryfa osobiście, to wspaniały człowiek. Kiedyś miałem zaszczyt, bo traktuję to jako zaszczyt, być wnioskodawcą, jednym z wnioskodawców o nadanie mu honorowego obywatelstwa Warszawy. On miał niesamowitą drogę, nie tylko powstanie warszawskie, ale cały życiorys po prostu może być wzorem dla młodego pokolenia i wielu jeszcze młodych pokoleń Polaków. No i wydaje mi się, że to też jest nasza rola, pokazywanie właśnie tego typu postaci. Zresztą generał Gryf bardzo chętnie się spotykał z młodymi ludźmi. Muzeum Powstania Warszawskiego, o którym Piotr wspominał, było taką placówką, gdzie można się było spotkać z żywą historią i z ludźmi, którzy, no, mówiąc o patriotyzmie, naprawdę wiedzieli, o czym mówią. Tak? Krytykujecie, panowie, obecny stan rzeczy, obecny rząd, jeśli chodzi o politykę patriotyczną. A zatem pytam, czego w polskiej polityce historycznej brakuje? Czego wam brakuje, panowie, żeby uznać, że idziemy dobrą w tej materii drogą? Znaczy, brakuje mi jakiejś takiej ciągłości i logiki. Znaczy, jeżeli mamy eventy w postaci ustawy o IPN, później eventy w postaci odwołania tej ustawy IPN, no to następuje chaos i coś, co jest działaniem przeciwskutecznym. Nawet nie tylko nieskutecznym, ale przeciwskutecznym. Brakuje mi w myśleniu o patriotyzmie czegoś takiego, jak budowanie całej historii, czy filozofii historycznej, czy wizji historycznej, czy polityki historycznej od początku do końca. My nawet tutaj sami, jak spotkamy się w studiu z kilku polityków, czy kilku historyków, nie jesteśmy w stanie zgodzić się co do faktów. Nawet co do faktów. A już o tym, jak te fakty opisywać, czy to już nawet nie będę wspominać. W każdym kraju natomiast tak jest. Nie. W krajach, w których ta polityka historyczna odgrywa ważną rolę polityczną, jak Stany Zjednoczone, Izrael, ta... Stosunek do Indian bardzo dzieli. Tak, ale jest pewne tam kanon, też są pewne jest pewien kanon. Problemy. Jest pewien kanon, który obowiązuje wszystkich. Tak. My takiego kanonu nie mamy. Nie mamy w polityce racji stanu, nie mamy kanonu historycznego. Czy do kanonu na przykład należy Wietnam amerykański? Ale nie, też jest wielka dyskusja. Ale nikt nie ma wątpliwości, tak, że wszyscy, co walczyli w Wietnamie, każdy Amerykanin jest przekonany, że każdy, kto walczył w Wietnamie, jest patriotą. Ale i walczymy o wolność, tak? Bo ale tutaj, też niektórzy nazywają ich faszystowskimi świniami. Nie, ale... Przypomnę też wystąpienia... Ale mówimy o większości. Ja tutaj, polityka historyczna jest trochę moim obszarem też zainteresowań naukowych. W pełni zgodzę się z Piotrem, że
odpowiedzialne kraje mają taką swoją narrację, można powiedzieć. Tak, dominującą. To, tak jak pan redaktor powiedział, dominującą, to nie znaczy, że nikt jej nie kontestuje, ale jeżeli mamy narrację amerykańską, to jesteśmy najstarszą demokracją, zawsze walczymy o wolność. Całej planety niesiemy tą wolność na sztandarach, takie tam drobne szczegóły, typu jakiś tam Iran kontra z Wietnam, panowie, czy coś. Ale nie, my też mamy taką właśnie dominującą, my nie mamy narrację, nie jesteśmy. Pan redaktor pytał, czego brakuje w naszej polityce historycznej. Przede wszystkim brakuje skuteczności, bo są wydawane olbrzymie pieniądze, tak jak na przykład na słynną fundację, która w sumie nic nie osiągnęła, a kilkaset milionów zostało wpakowanych właśnie w Polską Fundację Narodową, która miała uprawiać taką narrację, taką politykę historyczną i zajmować się promocją Polski. My trochę miotamy się od ściany do ściany. Dlaczego? Na przykład budujemy naszą pozycję międzynarodową w oparciu o dwa państwa, których polityka historyczna jest sprzeczna z naszą racją stanu. Dwaj nasi najwięksi obecnie sojusznicy chcą nas obarczyć odpowiedzialnością za Holokaust, żeby wydusić z Polski odszkodowania. No i rzeczywiście nie dziwię się, że rząd PiSu tutaj jest w trudnej sytuacji, budując politykę historyczną, no bo jak budować politykę historyczną opartą na prawdzie i o tym, że Polska nie jest odpowiedzialna za Holokaust, skoro Stany Zjednoczone i Izrael uważają, że wręcz przeciwnie. No to jest kwadratura koła. Czyli mamy tutaj pewien kłopot, no ale jak go przezwyciężyć, no bo ta dyskusja prawda, nie zakończy się. Prawda zawsze się obroni. Ale prawda czasu, prawda ekranu, tylko czasami trwa to dużo dłużej, to niż byśmy tego chcieli. Nieostre pojęcia, niestety, niestety. Natomiast no, to jeżeli my nie jesteśmy w stanie jako Polska wykorzystać na przykład naszej diaspory w Stanach, w innych krajach, nie jesteśmy w stanie wspomóc organizacji polonijnych w sposób skuteczny. Jak ja tylko przypomnę ten pomnik w New Jersey, katyński. Czy Polska, czy rząd polski cokolwiek zrobi, żeby go chronić? Nie, to tylko i wyłącznie diaspora zasługa, tak. Polonii zasługa, że to się obroniło. I czy Polska, zamiast wydawać miliony czy setki milionów na Polską Fundację, nie lepiej, żeby wspomogła tych polonusów po to, żeby wyszukali? W wielu krajach jest coś takiego jak szukanie obywateli. To znaczy kraj A szuka u kraju B studentów, doktorów, nawiązuje z nimi relacje, zaprasza do swojego kraju, buduje relacje, które później pozwalają na dobry wpływ, bo ktoś jest urzędnikiem, ktoś jest naukowcem w danym kraju, no może też działać na rzecz kraju swojego pochodzenia, swoich przodków. Jeżeli można, a propos, bo co polski rząd obecny zrobił z dwoma placówkami właśnie naukowymi, tak? Muzeum II wojny światowej. To była narracja, która nie była jakaś tragiczna, kładła nacisk na cierpienia ludności cywilnej, na pewien uniwersalizm wojny. Mogłaby być spokojnie jednym z elementów szerszej takiej narracji polskiej narodowej. No ale ponieważ nie do końca mieściła się w kanonach części polityków PiSu, no to postanowiono, że to muzeum trzeba zaorać. Podobnie, Europejskie Centrum Solidarności. Bardzo moim zdaniem ciekawa placówka, byłem tam wielokrotnie, no ale rząd postanowił pójść z nią na wojnę, w związku z tym oczywiście ta placówka przeszła na pozycję opozycyjną i zaczęła mówić, że KOD to jest nowa Solidarność. Ale kto miała za to? Coś za uszami, podobnie jak Muzeum II wojny światowej, przyznają panowie. Czy znaczy, można albo przekonywać, albo iść na wojnę. Miałem jako historyk spore wątpliwości co do sposobu obrazowania pewnych tematów, no tak, ale, w tym, ale muzeum. Można, no, uwierzę, że można było można negocjować i rozmawiać. Można zwracać tak? uwagę, można i rozmawiać, a można uderzać od razu pałką w głowę. No to ja wolę tą wersję. Obawiam się, że rozmowy były. Uderzenie pałką w głowę wywołuje reakcję możliwą do przewidzenia. Tam rozmowy były, natomiast no chyba były bezskuteczne, panowie. No tak, tylko słyszeliśmy o jaką mamy dyskusję. Znaczy, jeżeli polityka, czy polityka historyczna, czy patrzenie na historię zaczyna być elementem bieżącej polityki, to jest już nieszczęście. Zawsze tak jest. Ale to jest nieszczęście. Zawsze tak musi być. No ale to jest tak samo jak... Nie musi tak być. Wcale tak nie musi być. Tak jak nie musi być Parlament Europejski areną rozgrywek wewnętrznych, tak nie musi być polityka historyczna rozgrywką
tą jakże arenę rządy zewnętrznej. Wtedy by realizowały politykę historyczną wbrew swoim bieżącym strategiom? Nie, należy dążyć do tego, żeby polityka historyczna była pewnym konsensusem. Dokładnie, oczywiście skrajności w rodzaju, nie wiem, no takich ugrupowań typu Wiosna, jakiś skrajny lewacki. Spójny plan ale... i konsensus wokół niego. Tego planu, proszę państwa, ciągle nie ma, ale czy może być i o tych aspektach współczesnego patriotyzmu jeszcze więcej o tym w kolejnym wejściu naszego programu. To były gorące pytania, za chwileczkę wracamy. To są gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Drodzy państwo, Piotr Barełkowski, ze mną w studio Piotr Apel, Kukiz 15, Maciej Maciejowski, Konfederacja. Dyskutujemy o nowoczesnym patriotyzmie, czy współcześni Polacy to patrioci. Dziś o to pytamy i chciałbym teraz zmienić nieco tor naszej dyskusji. Mówiliśmy o tej polityce historycznej, o tej polityce krwi, ale jest i ta druga. Jest i ta druga forma patriotyzmu współczesnego, chyba tak to trzeba nazwać. Mówimy o tych sprawach gospodarczych, o tych kwestiach cywilnych. Proszę, powiedzcie panowie, czego nam tutaj brakuje? Co powinniśmy jeszcze zrobić? Co jest słabego w naszym patriotyzmie, tym czasów pokoju, tym gospodarczym? Że jest taki bardzo eventowy i doraźny. To znaczy brak takiego myślenia wśród obywateli niestety również, ale polityków na pewno, o budowaniu czy dania możliwości nawet obywatelom bycia patriotą gospodarczym. Bo ja często słyszę argumenty Prawa i Sprawiedliwości o 500+, że one w pieniądze wracają do budżetu, bo zostaną skonsumowane. Tylko gdzie zostaną skonsumowane? Zostaną skonsumowane w marketach francuskich, niemieckich, być może amerykańskich. A ja bym chciał, żeby te pieniądze stawały w Polsce. Teraz tak, co politycy mają obowiązek dać możliwość obywatelom wyboru, czy chcą iść do supermarketu polskiego, czy niemieckiego, czy francuskiego, dać możliwość kupowania wyłącznie od polskich rolników, jeżeli ma na to ochotę. A tymczasem co się dzieje? W marketach bardzo często te dumpingowe, czy bardzo opłacalne ceny, no powodują, że z powodów ekonomicznych wybieramy jednak w zakupy w tych miejscach. Ale ja panu zwrócę jednak uwagę, że pewne inicjatywy obecnie w tej materii pojawiają się. Po latach, kiedy nic z tym nie robiono, jednak dziś i jest nowa ustawa o znakowaniu płodów rolnych, prawda? Tylko my pokazywaliśmy pewne... około 15 przykłady, liczne przykłady, w których markety oszukują konsumentów. No tak. I co się stało? Nic się nie stało. No nie, i to jest ten problem, że nie mamy istniejących dobrze instytucji kontrolnych, które byłyby w stanie nałożyć jakiekolwiek kary dla tych marketów. To też prawda, przy czym zrobiono coś. To też nie można tak powiedzieć, tak, że nic się nie robi, bo na przykład dziś markety muszą podpisywać, skąd, z jakiego kraju pochodzi dany produkt, i to musi być ale to jest wyraźne. Rolnicy na czele zresztą z Agrounią pana Kołodziejczaka wskazują, że to prawo jest całkowicie martwe. To ja sam w jednym z supermarketów widziałem, nawet robiłem zdjęcie ziemniaków, które miały polską flagę na opakowaniu, a kraj wytworzenia był zupełnie inny, tylko małą czcionką gdzieś tam na dole. No to jest robienie klientów w konia oczywiście. Natomiast nie oszukujmy się, Prawo i Sprawiedliwość rządzi czwarty rok. Kończy się powoli ta kadencja Sejmu. I widać, że wszystkie te inicjatywy oddolne właśnie, Kupuj Polskie, jakieś tam wspieranie polskich producentów, wspieranie polskich rolników i tak dalej, teoretycznie spotykały się z przychylnym jakby spojrzeniem obecnej władzy, ale tak jak mówił Piotr, na prawo to się za bardzo nie przełożyło. Teraz rzutem na taśmę próbuje się coś tam poprawiać, ale tak naprawdę no, mamy sytuację skrajnie niesprzyjającą patriotyzmowi gospodarczemu. Zbierzmy te argumenty w całości, zobaczmy wideo, które właśnie o tym opowiada. Każdy z nas chciałby żyć w bogatym społeczeństwie i sprawnie działającym państwie, lecz nie każdy wie, że ma na to wpływ. Rozwój polskiej przedsiębiorczości jest w naszych rękach. Wszystko zależy od naszych codziennych wyborów, prostych decyzji, które podejmujemy w czasie zakupów. Wybierając produkty rodzimego pochodzenia, wspieramy polskie firmy. Przedsiębiorcy, płacąc podatki w Polsce, tworzą krajowy budżet, z którego finansowane są m.in. służba zdrowia czy szkolnictwo.
Większa sprzedaż to wyższe pensje dla pracowników, to inwestycje w nowe miejsca pracy. Wydane w ten sposób pieniądze pośrednio do nas wracają. Wybieranie polskich marek po prostu się opłaca. Świadomy konsument buduje nasze PKB i siłę polskiej gospodarki. Wspieranie polskich producentów, rolników i handlowców leży w naszym wspólnym interesie. Dlatego mając wybór, wybieram świadomie, wybieram polskie. Jest bardzo dużo takich inicjatyw. Wybieram polskie, kupuj polskie, organizacje społeczne. No wszędzie już epatują nas nawet takim komunikatem i to przynosi efekty. Polacy chcą kupować polskie produkty. Ale niekoniecznie mają taką szansę i to jest właśnie to nieszczęście, bo markety zagraniczne konkurują z próbami tworzenia polskich marketów na tym, że skutecznie omijają podatki. Jeżeli mamy sytuację, w których te markety mają lepsze traktowanie niż są traktowane polskie podmioty, no to ciężko, żeby polskie podmioty wygrały, a i też ciężko wymagać od ludzi, że mając czy emeryta, który ma emeryturę 1500-1800 zł, że będzie iść do sklepu polskiego i płacić za produkty więcej, jeżeli mu i tak nie starcza i musi zastanawiać się, czy wykupować leki, czy nie. Więc ja oczekiwałem i Prawo i Sprawiedliwość zgłaszała taki postulat, że będzie próbować opodatkować, czy skutecznie opodatkować markety. Unia Europejska to zablokowała, panie Piotrze. Nie, Unia jest zawsze... Uczestniczyłem w tych pracach. Panie redaktorze. Unia Europejska zablokowała... Można zrobić też inaczej, tak? Bo to jest Unia Europejska jest zawsze dobrym takim wytrychem, taką wymówką, że czegoś nie możemy. No, kiedy prowadziłem w konkurencyjnej stacji program właśnie taki o patriotyzmie gospodarczym, odwiedziliśmy między innymi Podsiedlcami, jeżeli dobrze pamiętam, producenta żywności, który kupuje od polskich rolników warzywa, przetwarza je, one dzięki temu, że są z polskich upraw, spełniają wszystkie najbardziej wyśrubowane ekologiczne nawet normy. Jego produktów nie ma w polskich sklepach. W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w całej zachodniej Europie można tego producenta wyroby spotkać. W Polsce nie ma takiej możliwości. To, co proponują supermarkety, po prostu doprowadziłoby do jego bankructwa albo do tego, żeby zniknął z rynku. I to nie jest jakiś tam jednostkowy problem, tylko powszechny. Od czego jest rząd? To jest od tego, żeby sitwa. Zapewnić, to jest prawda. Żeby zapewnić polskim przedsiębiorcom równe warunki konkurencji. Tu nie chodzi o to, żeby robić coś wbrew pewnej wolności gospodarczej, która w Unii panuje. Nie, chodzi właśnie o to, żeby zapewnić wolną konkurencję, a tej w tej chwili nie ma. A to nie są tylko markety, bo to są też banki. Świetnie. Ja bym chciał, żeby polskie banki... Zaraz wrócimy. A co robi rząd? Dopłaca do JP Morgan, żeby... Należący jest właścicielem największego banku. Też była prywatyzacja PKO SA. No tak, a JP Morgan sprowadzanie 20 baniek polskiej kieszeni i dawanie tematów nie można powiedzieć, że rząd nic nie robi, chociaż oczywiście... No czasami szkodzi, właśnie jak Ale posłuchajmy na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwą, jak jedna z niemieckich telewizji właśnie krytykuje nasz polski patriotyzm gospodarczy. Erdnussbutter in Weißrot. Wie funktioniert eigentlich patriotischer Konsum in Polen? Ich kaufe Eier und Fleisch aus Deutschland. Bin ich deshalb eine gute Deutsche? In Polen geht diese Logik auf. Patriotischer Konsum erlebt hier gerade einen Boom. Die App Pola ist seit November 2015 auf dem Markt und mehr als 60.000 User haben sie sich schon runtergeladen. Mit Pola würde ich Produkte mit Seele finden, sagen die App-Entwickler. Ein Think Tank, der in Polen auch die Akademie für modernen Patriotismus ins Leben gerufen hat. Aber ehrlich, wie viel polnische Seele kann zum Beispiel in Erdnussbutter stecken? Ja, Caro, Erdnüsse werden ja nicht in Polen angebaut. Trotzdem gibt es mit der App für diese Erdnussbutter 100 von 100 Punkten. Das heißt, wenn ich das kaufe, bin ich eine richtige Einkaufspatriotin. Śmieją się z nas Niemcy, pytając, ile patriotyzmu jest... No nie, oczywiście najlepiej, żebyśmy niemieckie kupowali, ale z drugiej strony, nie będą zobaczcie śmieli. Panowie, jak ich zabolało. Taka drobna rzecz. Instytut Jagielloński wprowadził, czy wymyślił, wdrożył taką aplikację Pola, gdzie można sprawdzać telefonem komórkowym, z jakiego kraju jest dany produkt. Ja państwu serdecznie polecam tą aplikację, no szczególnie po tym, zobaczcie, jak to zdenerwowało Niemców. No bo my jesteśmy jednym z największych odbiorców. Ale,
przecież niemieckich tak, produktów. Ale też no popatrzcie, więc zabolało, panowie, no. Popatrzcie panowie na taką sieć Lidl na przykład. No genialna sytuacja biznesowa. Nie dość, że Unia Europejska po części sfinansowała. Nie Unia Europejska, Bank Europejski. To jednak jest inne instytucje. No ale zdaje się, że no, Bank unijna Europejski. Instytucja, no. Prawda? Zdaje się, w ramach, że w ramach Unii Europejskiej, ale nie Europejskiej. No właśnie, dobrze, przepraszam za precyzję, dziękuję ale za uściślenie, ważne. No można tak kierunkowo powiedzieć, Bank ale okej, okay, rozumiem, sfinansował. W porządku, rozwój tej sieci w Polsce, prawda, sprzedają tutaj w tej samej cenie, a nawet drożej. W Niemczech jest taniej niekiedy produkty, uwaga, gorszej często jakości, prawda, i świetnie w ogóle wszystko to się rozwija. No, czy można sobie wyobrazić bardziej genialną sytuację, a polscy europosłowie monopolistyczną i gdzie tutaj prawo do konkurencji, ale prawda? Polscy posłowie z Koalicji Europejskiej, czyli tam Platformy Obywatelskiej z przybudówkami, właśnie głosowali przeciwko dyrektywie, która miała przynajmniej tego Lidla zmusić do tego, żeby proszki do prania zawierały tyle samo proszku w proszku, co niemieckie, tak? No, no to nie, jak bo z takimi politykami budować jakąkolwiek wolność gospodarczą i ten patriotyzm gospodarczy? No, no ale wcześniej ta dyrektywa, która miała to została obcięta z wszystkich skutecznych punktów działań, bo ostateczna ta dyrektywa, która była głosowana, to już był jakiś taki ogryzek i resztka z. No to najlepiej w ogóle zagłosować, żeby natomiast niczego nie było. Znaczy, ja no uważam, że cała dyrektywa dużo wcześniej powinna być, dużo wcześniej ta dyrektywa przyjęta. I tutaj niestety jest, mam żal nie tylko do Platformy Obywatelskiej i SLD, ale również do Prawa i Sprawiedliwości, które niewiele robiło w komisji, żeby uchronić tą dyrektywę z tych elementów trwałych. No ale panowie, niestety. A może panowie, może zróbmy krok wstecz. Może ci Niemcy mają rację. Może w tym globalnym świecie jest tak, że naprawdę nie ma znaczenia, jaki produkt wybieramy, że jest sieć naczyń powiązanych i właściwie czy kupujemy produkt niemiecki z udziałem kapitału polskiego, czy polski z udziałem. Jakimi samochodami jeżdżą ministrowie w Niemczech, panie redaktorze? Jedno. Jakiej produkcji samochodami jeżdżą ministrowie w Niemczech? Jak bo, jest globalny bo, świat, to bo, powinny jeździć chińskimi, bo tak? To jest pytanie, bo i dobre, bo to ale jakoś jeżdżą to, niemieckimi. Czy kapitał no ma narodowość, prawda? No to oczywiście, że zdecydowanie ma, a to, że kapitał nie ma narodowości, no to jest taka właśnie niemiecko-francuska bajka dla głupiutkich Polaczków, żeby kupowali nasze produkty, tak? No ale to jest przecież bez problemu możliwe, że składany był ten samochód rządu niemieckiego w Polsce, bo przecież Polska dopłaciła kolejne miliony jak z naszych podatków. Jak dopłacimy, to możemy mieć. Po to, żeby otworzyć montownię dla Mercedesa w Polsce. Są tak, montownie więc Volkswagenów, montownie Opli, a jeszcze Mercedesów, bardzo często sprowadzamy je za nasze pieniądze. Tak, a jak znaczy, się zabieramy, skończą ulgi podatkowe, no to wtedy montownie łatwo można zwinąć. Zabieramy pieniądze emerytom, rencistom w podatkach. Przecież nawet od 800 zł już trzeba podatek zapłacić. Te podatki są wydzierane tym ludziom, którzy zmuszą ale się zastanawiać, emeryci czy już kupić, raz płacili ten podatek dochodowy, czy teraz kupić się drugi raz leki czy jedzenie w Lidlu, po to, żeby dopłacić z drugą ręką panowie, Mercedesowi na montownię. Panowie, to może absurd. Takie hasło dzisiaj na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zamiast budować linię Maginota czy podobną fortecę, wybudujmy polską Hyperloop, linię Hyperloop tej nowoczesnej kolei, prawda, że może ta linia dzisiaj jest najważniejszą z punktu widzenia owego patriotyzmu, współczesnego patriotyzmu. To byłby na pewno super impuls rozwojowy. To jest kolejna rzecz, za którą premier Morawiecki niby się wziął, nawet w expose o Hyperloop mówił, a potem jakoś to wszystko oczywiście rozlazło się w szwach i umarło śmiercią naturalną. Generalnie no to jest tak, że ani PiS, ani Platforma patriotyzmu nie wesprą, to ja tutaj zachęcam, żeby jednak zainteresować się czy trochę Konfederacją, czy Kukiz 15, trochę entuzjazmu, ale tymi ugrupowaniami, które naprawdę są patriotyczne. Znaczy rzeczywiście parę rzeczy było zapowiedzianych, ale ja mam wrażenie, że to jest tylko sposób na wyprowadzanie pieniędzy. Ja pamiętam, jak Platforma Obywatelska zapowiedziała budowanie elektrowni atomowej, powstała spółka, masę pieniędzy na to poszło. Proszę sobie wyobrazić, że ta spółka cały czas istnieje. Od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejął władzę, jest nie jeden prezes, były minister skarbu, ale jest dwóch wiceprezesów pobierających taką pensję, jak wcześniej ten
ten jeden prezes i dodatkowo 70 osób zatrudnionych. Nie mamy nic z elektrownią atomową z kroku do przodu. Nie ma elektrowni, jest 70 elektrowni. Tak samo jest z samochodami elektrycznymi. Nie spuszczajmy powietrza z tego szczytnego hasła. Mamy jeszcze jedno, my jako Polacy, róbmy swoje. Nie, my jako Polacy musimy się uczyć, tak, kształcić, mieć wiedzę i zaangażować się w społecznie. Znaczy potrzeba w polityce, w życiu społecznym ludzi wierzących w patriotyzm, chcących coś zrobić i potrafiących patrzmy coś zrobić. Patrzmy władzy na ręce. Proszę państwa, moimi gośćmi dziś byli Piotr Apel, Kukiz 15, Maciej Maciejowski, Konfederacja. Cóż, czy współcześni Polacy to patrioci? Chyba tak, ale ciągle nam brakuje dużo do ideału. Drodzy państwo, to były gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Zostańcie z tą stacją.